Witamy na konferencji prasowej przed meczem 18 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy w niedzielę o godzinie 15. Przedostatnie w tym roku ligowe starcie na Stadionie Króla. Mecz ŁKS Legia Warszawa. Obok mnie trener ŁKS-u Piotr Stokowiec. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Trenerze, rozumiem, że plan na weekend jest prosty. Jutro udane zakupy w nowo otwartym, otwierającym się sklepie U2 ŁKS Store, a w niedzielę 3 punkty z Legią. No tak, my bardziej myślimy o niedzieli, aczkolwiek też myślę, że ze swojej strony, ze strony zawodników cieszymy się, że taki punkt, taki sklep powstaje, bo myślę, że to jest chyba też okazja, żeby dla kibiców, żeby się tam spotkać, żeby coś zakupić, jakieś pamiątki klubowe, nie było takiego miejsca, także oczywiście, że tę inicjatywę popieramy i też ktoś z zawodników się tam pokaże, natomiast no, my skupimy się na niedzieli na pewno jeszcze bardziej. Chcielibyśmy dać trochę radości naszym kibicom. Poprosimy o pytania. Panie trenerze, Robert Wiećko, Telewizja to ja. Czy to, że nie graliście teraz w Mielcu, to jest dobra wiadomość dla was, czy zła? Ja myślę, że każde wybicie takie z rytmu to nie jest dobre, natomiast my jesteśmy w takim miejscu i że no nie chcemy komentować w żaden sposób, po prostu trzeba się dostosować, trzeba umieć się w tej sytuacji odnaleźć. Nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji, bo wiele meczów było przełożonych, jest przekładanych. Także tu nie ma co z tym dyskutować. Piłka nożna, sport to jest praca w zmienności, to jest reagowanie na to, co się dzieje i to jest trochę część tej gry. I zmieniliśmy mikrocyk, mieliśmy mieć poniedziałek wolny, trenowaliśmy. Trochę inaczej ten mikrocyk się rozłożył, także że w środku tygodnia był taki dzień, czwartek był takim dniem, gdzie była odprawa dodatkowa i zeszliśmy z obciążeń, także można powiedzieć, że były takie dwa dni ładowania zejścia i teraz zejścia z obciążenia i teraz te dwa dni dzisiaj i jutro to jest już takie bezpośrednie przygotowanie startowe i na tym się skupiamy. Trenujemy na Minerskiej cały czas, tam na ośrodku naszej akademii, na Sztucznej Murawie, tak jak mówię, no trzeba się umieć dostosować, nie ma możliwości trenowania na naturalnych boiskach, bo boiska są zmrożone. Miał okazję pan obejrzeć to spotkanie pucharowe Legii z Koroną. Korona pokazała, jak to trzeba zrobić. No tak, wybraliśmy się tutaj na ten mecz, żeby zobaczyć to z bliska, bo jednak ten przekaz telewizyjny to jest przekazem telewizyjnym, zobaczyć to na żywo. Jakieś tam elementy taktyczne jeszcze dostrzec, choć widziałem na żywo wiele razy Legię w tym sezonie. To nie jest tak, że Legia zagrała zły mecz. Legia zagrała naprawdę na ilość tych meczów, które grają, zagrała solidnie, zdyscyplinowanie, natomiast no, Korona zagrała wyśmienicie. Rzeczywiście tutaj się przeciwstawiła, była agresywna i pokazała dużo jakości. Można powiedzieć, że ten mecz stał na bardzo, mimo takich warunków, stał na bardzo dobrym poziomie i ten mecz nawet w dogrywce czy w 90 minucie cały czas był ułożony taktycznie, tam nie było przypadku i tak to wyglądało. Na pewno mamy swoje spostrzeżenia i wszystko jest potrzebne. Pracujemy nad tym, jak chcemy zagrać ten mecz. Nawet dzisiaj były takie fragmenty gry, jeśli chodzi z elementami w defensywie, jak chcemy wychodzić i również jak budować w ofensywie, bo parę wskazówek nawet w meczu z Koroną do tego było. Czy to, że Legia zagrała 120 minut, to może mieć jakieś znaczenie na tym etapie sezonu? No nie patrzymy na to w ten sposób. Myślę, że przekonało się dobitnie Zagłębie, grając z Rakowem, Raków po naszym meczu pucharowym. Myślę, że to jest tak klasowa drużyna, że tutaj może jakiś tam aspekt, może bardziej to, że przegrali, może zadziałać na nich motywująco lub deprymująco. Natomiast mówię, to jest drużyna na europejskim poziomie i tutaj się nie ma co spodziewać i liczyć na cokolwiek. My sami musimy zapracować na wszystko, sami sobie tutaj dopomóc i skupić się na sobie, a nie patrzeć na to, czy tam mecz był dwa dni temu, trzy dni temu. Myślę, że mają już taką ilość tych minut i też rotują, bo widać było te rotacje i można powiedzieć, że można się spodziewać jakiegoś tam składu. Natomiast to jest tylko teoria, trzeba to jeszcze przełożyć na boisku. Także
to jakieś tam może mieć znaczenie w dyspozycji, bo wiadomo, że to już jest końcówka sezonu. Natomiast jak ten mecz podziałał i fizycznie, i mentalnie, to się przekonamy w niedzielę. Dziękuję. Dzień dobry, panie trenerze. Max Kowalski, TVP3 Łódź. Mam pytanie najpierw o zdrowie kadry, bo przed tym meczem ze Stalą było troszeczkę problemów, zwłaszcza w tym zestawieniu ofensywnym. No tak. Juric, można powiedzieć, od połowy tygodnia już trenował na pełnych obciążeniach z drużyną. Jakieś drobne urazy też się pojawiają i tam poszczególnych indywidualizujemy tę pracę. Zawodnicy po takich przejściach troszeczkę swoich zdrowotnych, no, trenowanie na sztucznej murawie odczuwają. Jedni bardziej, drudzy mniej. Tak jak na przykład Dankowski, który no odczuwa. Wiemy, że miał swoje przeboje już w karierze i na pewno nie służy mu ta sztuczna murawa. I też w jakiś sposób to indywidualizujemy, bo ostatnio jakieś dolegliwości odczuwał. Z takich złych wiadomości, bo myślę, że ofiarą trochę tej nawierzchni i tej pogody po Janczukowiczu Tutyskinas dołącza do niego podczas treningu, no, w upadku, nie, nawet nie w starciu, ale upadku na tę murawę taką zmrożoną. No, wygląda, że uszkodził więzadło w kolanie i przerwa może potrwać tak około 4 miesięcy. Może trochę mniej, może nawet trochę więcej, ale taka jest wstępna diagnoza. Jestem zdumiony, bo widziałem to i to było przy mnie, że od upadku ten piszczel jakoś tak dziwnie się zachował, że więzadło zostało naruszone i po prostu musi się przebudować. Potrzeba na to czasu. Nie jest konieczny zabieg z tego, co wiem, tylko po prostu trzeba czasu, żeby ono zarosło się odpowiednio. No i to jest czas liczony w miesiącach, niestety nie w tygodniach. Także no szkoda, że wypadł nam kolejny zawodnik, ale tak jak powiedziałem, to jest część tej gry, kontuzje, kartki i to jest szansa dla innych. Także już to się wydarzyło na początku tygodnia, w poniedziałek i cały tydzień już przygotowujemy się w odpowiedni sposób. Powiedział pan trochę o tym, że trenowaliście grę w defensywie przed Legią, a powtórzę pytanie, które było przed Stalą Mielec, ale nie zagraliście tego meczu. Czy był ciąg dalszy pracy nad ofensywą? No bo tutaj nadal mamy duże braki, jeśli chodzi o zdobywanie bramek. Tak, zdecydowanie. Ja staram się nie zmieniać aż tyle. Może w stosunku do tego, że graliśmy dwoma napastnikami czy jednym napastnikiem. Natomiast te zachowania, nie chcę wprowadzać ciągle jakichś zmienności, także pewne rzeczy, które realizujemy od początku, jak tutaj jestem, no chcemy to utrzymać, bo widzę, że drużyna też nie jest gotowa na takie zmiany ciągłe i jeśli chodzi o granie, o zadania i żeby nabrać tej pewności siebie, no potrzebny nam jest wynik, potrzebne jest przełamanie i też myślę, że tutaj nie mogę obciążać zawodników jakimiś skomplikowanymi sprawami, nawet biorąc pod uwagę też teraz boisko i nawierzchnię, jakie mamy. Także staramy się upraszczać, natomiast kontynuujemy to, co zakładaliśmy, także nie będzie, nie szukamy tutaj jakichś wyrafinowanych zagrań, ale szukamy konsekwentnie rzeczy, które nam służą i które chcemy dalej wprowadzać. Dziękuję. Powiedział pan o Legii, że to europejska drużyna. W meczu Pucharu Polski Korona jednak znalazła dwa sposoby na tą europejskość Legii. Mógłby pan zdiagnozować, co jest najsłabszymi punktami stołecznej drużyny? Ja myślę, że to jest trudne na pewno i nie chciałbym tutaj w zależności w skali dla kogo, tak? Bo jest to trudne, dla kogo jest to łatwe. Na pewno Korona zagrała blisko, agresywnie, bardzo konsekwentnie, zamykając przestrzenie, nie dając pola. Zorganizowani, jak trzeba było, to byli blisko siebie, byli bardzo konsekwentni, tacy szczelni i konsekwentni w takiej taktyce, w realizacji. Oczywiście, że popełnili też błędy. Była sytuacja już na początku meczu Pekharda, gdzie wyszedł sam na sam, bramkarz obronił. No ale to jest piłka. Natomiast w takich kontratakach i nawet w budowaniu
no potrafili w kontrze się odnaleźć, potrafili wykorzystać przestrzenie szczególnie za wahadłowymi, czyli czy to jest Wszołek, Diaz czy Kun, gdzie grają mocno ofensywnie, zapędzają się i na pewno tam w tych miejscach jest miejsce do tego, żeby to wykorzystać. Korona kilka razy z tego skorzystała, natomiast nawet jak to wszyscy wiedzą, wiedzieć to jest jedno, zrobić to jest trudno, szczególnie w tych warunkach, które są. Także mówię, Korona zagrała fantastyczny mecz, Legia zagrała solidnie. Nie jest łatwo też utrzymać taką formę przez cały sezon, mając tyle meczów, które grają, a mimo wszystko myślę, że im się to udaje im się, natomiast no, my nie mamy zakusów takich, żeby myślę, że każdy zespół, który startuje do rywalizacji z Legią, że trudno mu jest 10 meczów wygrać z Legią, ale chodzi o ten jeden, tak? O to 90 minut, znaleźć sposób, znaleźć jakiś fortel, być konsekwentnym, być dobrze zorganizowanym i poszukać właśnie takich momentów, gdzie trzeba to wykorzystać, czy to przez jakiś fajny, szybki atak, stały fragment gry, czy tak, jak to zrobiła Korona. Policzył pan, ile treningów odbędzie się na trawie przed tak ważnym meczem i prestiżowym jak z Legią Warszawa? Na trawie? Na trawie, tak. Myślę o warunkach boiskowych. Nie. Od dwóch tygodni nie wchodziliśmy i nie ma takiej możliwości. Także nie. Ja jeszcze tutaj nie trenowałem na głównej płycie z drużyną, jak jestem. No jest to dla mnie zrozumiałe. No, po prostu była eksploatowana płyta bardzo mocno. Były mecze międzypaństwowe, gra druga drużyna. I nie było możliwości, a w tej chwili także nie będziemy mieli ani jednego treningu na naturalnej nawierzchni. Myślę, że wiele drużyn tak ma, także to nie jest żadna jakaś przeszkoda. Po prostu trzeba zaadoptować się do tego, co mamy. Ja wierzę w to, że będzie Murawa dobrze przygotowana i żadnych niespodzianek pogodowych nie będzie i zagramy na Zielonej Murawie w niedzielę. Nie ma więcej pytań, kończymy konferencję prasową i przypominamy, to będzie mimo zimowej aury gorący weekend przy Alei Unii. Sobota, godzina 11, otwarcie sklepu U2 UKS Store. Będzie okazja zrobić przedświąteczne UKS-ackie zakupy. Będzie okazja spotkać były klubowe gwiazdy, m.in. trenerów złotej drużyny z 98 roku, Marka Dziubę, Ryszarda Polaka, później m.in. Marek Chojnacki, Rafał Niżnik. No a w niedzielę o godzinie 15 mecz UKS Legia. Do zobaczenia. Powodzenia, trenerze. Do zobaczenia, zapraszamy.